Witajcie kochani, z tej strony Monia z kanału Mona Art. Dzisiaj zapraszam Was na tutorial. Zrobimy sobie karteczkę taką Witaj na świecie dla dziewczynki i będzie ona wykonana z takiej kolekcji z Craft and You Design Baby Toys. Bardzo fajna kolekcja. Początkowo nie bardzo wiedziałam, jak mam ją, że tak powiem, wykorzystać i tak średnio mi się podobało, ale jak dzisiaj zaczęłam sobie tutaj przygotowywać materiały, to stwierdziłam, że w sumie jest całkiem fajna. I co będziemy potrzebować? Oczywiście nożyczki. Ja mam przygotowaną wstążkę taką z organzy. Co prawda już sobie zrobiłam kokardkę, ale chciałam Wam pokazać. Mam tutaj nuwo, magik oczywiście. Mam też tutaj na tacy przygotowanego jednego kwiatka, sobie przygotowałam z Flamiranu. Tu też jest serwetka. Jest ona wycięta z takiego mojego jednego z ostatnich wykroniczków z Craft and You Design. Do tego mam takie fajne listki, które otrzymałam ostatnio od jako wygraną z rozdawajki z kanału Mapa Skrapuje i jest to taki wykroniczek z Upscraft. I tutaj też mam takie wycinanki z Fantasy, takiego, które ostatnio zakupiłam. I oczywiście tutaj są z kolekcji wycinanki, zobaczymy, z których będziemy korzystać. Już mniej więcej wiem, jak ta karteczka miałaby wyglądać, no ale tak naprawdę okaże się to w trakcie, jak będę ją tworzyć. Tu już sobie przygotowałam, tutaj sobie kolekcję odłożę. Ach, potrzebna jeszcze będzie nam jakaś tekturka i ja mam akurat tutaj taśmę piankową taką dużą. Przygotowałam sobie już bazy do oklejenia. Że tak powiem, ta kartka będzie już teraz taka składana typowo. Ale jeszcze zanim zaczniemy ją robić, to Wam pokażę moją karteczkę, którą też dzisiaj zrobiłam, bo że tak powiem jutro czy pojutrze już jej nie będzie, więc już później Wam ją pokażę. Taram, taka chłopięca. Podobno już kiedyś coś takiego robiłam i jest też wytuszowane tutaj to tło. Tak samo ta cyferka i chmurki tuszami zakrzona. Tymi, które wszyscy tak ostatnio kupują. Dobra, ale to tak tylko chwilowy taki, że tak powiem, pokaz mojej jednej pracy. I teraz już wracajmy do robienia karteczki. Już sobie siadam tutaj i będziemy ją kleić i robić tak, jak powinno być. Ja to tak właśnie wspominałam, że z tej wstążki z organzy zrobiłam sobie już tutaj taką kokardkę. Też myślę, że ją użyję. Klej na gorąco też mam przygotowany, już mi się tutaj nagrzewa. Muszę go tak delikatnie używać, ponieważ ostatnio moja mama korzystała z pistoletu i wsadziła do niego żółty klej. Brzydko wygląda, ale jest naprawdę super mocny w porównaniu do tego przezroczystego. Nie wiem dlaczego, co się z tym wiąże, ale tak jest. Tutaj sobie mam przygotowane. Ja kartki robię na bazie 13,5 na 13,5, więc mój papier docinam 13 na 13 cm. Bazowy, a później taki mniejszy mam już 12 cm i 11,7 cm. Więc sobie na razie tutaj wklejamy tak jak... Ja sobie takie arkusiki wybrałam akurat. Tak mi się akurat jakoś spodobały dla dziewczynki. Powiem szczerze, że ta kolekcja, mimo że są takie elementy jak pociągi, i to ona w ogóle nie pasuje mi do chłopięcej pracy. No, każdy ma inne zdanie, ale no... Dla mnie ona akurat jest typowo dziewczęca. Ja swoje bazy zawsze lubię, jak otwierają się do góry. Ja sobie też tak wszystkie bazy, które przygotowuję, wycinam sama. Kupuję papier A3, bo z niego najmniej odpadów zostaje. A jak kiedyś kupowałam A4, to wycinałam tylko jedną bazę i zostawał mi taki odpad, których tak naprawdę nie byłam w stanie zużywać, bo tego było tak dużo, że ja aż tyle skrapek nie wycinałam. Moja baza zawsze już od razu ma wydrukowane moje tutaj logo. Ja sobie po prostu docinam, wsadzam do drukarki, drukuję swoje logo i potem po prostu je biguję. Od razu też nakleję papier wewnątrz. Co
Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza. Tutaj radio gra dosyć cicho w tle. Kiedyś puszczałam po prostu sobie muzykę z komputera, jakieś piosenki, ale później zostały one wykasowane ze względu na prawa autorskie. Więc od tego czasu tego nie robię. I wolę, żeby leciało radio, bądź nic nie ma włączonego. Ktoś mi kiedyś napisał, że lubi ten głos, bo słychać było cykanie zegara. Taką ciszę po prostu. Dobrze, bazę początkową mam oklejoną. Tutaj oczywiście będzie wklejony papier z tekstem. I ja sobie pomyślałam, że tą moją bazę chciałabym, żeby była troszkę grubsza i pomyślałam, że ten kolorowy papier już podkleję sobie na bermacie, ponieważ zawsze lubię, jak ta bermata dodaje takiej ciężkości tej kartce. Jeśli użyję samej taśmy dystansowej, to mam wrażenie, że ona jest taka za lekka trochę. Ponieważ się przyzwyczaiłam do tego, że zawsze bermaty używam. Myślałam, że tylko jeden kwiatek z foamiranu mi się przyda. Czasami właśnie wykonuję te kwiaty, ale ostatnio widziałam, że Konstancja ma na swoim kanale robi warsztat z kwiatów papierowych. No, że tak powiem, trochę te foamiranowe ostatnio wybiły te, znaczy tak, przebiły te kwiaty z papieru, które ja też wykonywałam na początku. A one też są bardzo fajne i też właśnie jak czasami komuś daję, to ktoś sobie myśli, a kwiatek z czego? Z pianki. I też jak są czasami i w foamiranu, i gdzieś jest papierowy, to właśnie niektórzy się mówią, że bardzo fajnie, jak jest z papieru wykonane właśnie kwiaty. Ale to tak samo, czy z papieru, czy z foamiranu, są one pracochłonne. Nawet wydaje mi się, że to z papieru trochę bardziej. Tutaj sobie ten tył podkleję na piance, żeby on troszeczkę bardziej wystawał. Kupiłam sobie właśnie taką piankę w Zielonych Kotach ostatnio. Tylko muszę uważać, bo dzisiaj przycinając tą piankę nożyczkami sobie dziabnęłam palec i trochę mnie boli. No to taki wypadek przy przycinaniu małych kawałeczków taśmy. Zdarza się. Chyba każda skraperka to wie, że raz na jakiś czas i przy takiej pracy zdarzy się jakiś mały wypadek. Ale to już jest norma. Tu jeszcze w środku też muszę kilka kawałków sobie wkleić. Nie lubię też jak ta kartka, jeżeli jest za mało pianki, żeby mi się papier zapadał. Kiedyś tak robiłam, pamiętam, na samym początku, że podklejałam sobie tylko na kosteczkach te warstwy i po na przykład jakieś kartki nie do końca mi się one podobały i nigdy nie znalazły swojego właściciela i tak żal mi było je wyrzucić. Zawsze myślałam, że może je trochę przerobię i tak leżą tak naprawdę chyba do dzisiaj, bądź ostatnio je wyrzuciłam, nie pamiętam już. I one faktycznie zaczęły się tak zapadać, jak się gdzieś przegniotło czymś, to w miejscach właśnie gdzie tych kosteczek nie było, to się ten papier wyginał. Jedna jest wada w tej taśmie. Ona się strasznie przyczepia do palców, tak jak te foliki, które są przy tych woreczkach tych foliowych do kartek. One też są takie, że nie chcą się odczepiać. Bardzo się tak jakby elektryzują, czy coś w tym stylu. I muszę tak mocniej trochę, że tak powiem, ręką potrząsnąć, żeby ona odpadła faktycznie. Teraz musimy zrobić to równo. To akurat nie jest chyba aż tak trudne. Chociaż jak już ma się wprawę, to jest łatwo mówić. Bo jak się robi to często, to nie jest faktycznie problem. I teraz ta kartka faktycznie ma takie trochę 3D się zrobiła troszkę bardziej niż na samej taśmie. I też ma tą wagę, którą ja lubię. Tutaj właśnie mam skrapeczek. I mam też takie kółko wycięte. Gdzieś miałam tekturkę. Tekturkę sobie po prostu skrapka przykleję na tekturce, na tą serwetkę.
A drugą warstwę już przykleję na taśmie piankowej. Też nie chcę, żeby aż tak było bardzo, bardzo wysoko. Bo raczej nie będzie to bardzo, bardzo taka odstająca kartka. Zawsze myślę o tym, że niektóre kartki muszą się zmieścić do koperty. I nawet jak komuś, ktoś ode mnie tą kartkę dostanie, albo ktoś ode mnie ją kupi czasami, dokładam do zestawu kopertę, ale czasami zdarzało się, że ta koperta praktycznie z ledwością mieściła tą kartkę. Więc też już o tym myślę, że jeżeli robię typowo do koperty, to one nie mogą być takie odstające. A jeśli są faktycznie odstające, to już wtedy musi być pudełko bądź koperta taka 3D. Też zauważyłam, że te elementy, tutaj jeśli chodzi o te kwiatuszki, powtarzają się, bo ten bodajże mały jest wycięty z kolekcji Baby Boom, która była ostatnio, która jest ostatnio nową kolekcją Lemoncrafta, a ten jest właśnie z tej kolekcji i one są identyczne. Akurat zauważyłam te kwiatki, nie przeglądałam tak całkowicie całej kolekcji, ale te kwiatki są takie same. Czasem tak się zdarza. Kiedyś pamiętam, była kolekcja też piątku 13 dziecięca. Nie pamiętam oczywiście nazwy. I kolekcja z Mintaya. I ona tak samo była bazowała na tych samych grafikach. I one też zostały wydane w jednym czasie praktycznie. Dobra, super. I teraz mam taki, tak, raz, że mam tą kartkę. Mam kwiatuszka z Foamiranu. Tutaj może sobie to przesunę na razie. Listeczki sobie wycięłam z jakiegoś jednego arkusza. Wybrałam takie miejsce, w którym było najwięcej takiej miętowej zieleni. I sobie po prostu z tego wycięłam listki. Ponieważ te tła są dosyć takie pastelowe, ale są takie akwarelowe, czyli są takie mieszane te kolory, to ciężko jest tak znaleźć takie miejsca faktycznie, które mają typowo jeden kolor. Są takie typowo na tła i po prostu jak wycięłam ten jeden kawałek, to starałam się z niego najwięcej, że tak powiem, zrobić listeczków. Jeszcze wydaje mi się, że jakiś miałam, ale chyba nie. O jest, bo tutaj w kolekcji, w tym arkuszu znalazłam tak naprawdę tylko jeden taki listek. Bardzo mi on się podobał, no ale niestety był tylko jeden. Może sobie też takie wezmę tutaj. Ja właśnie to kupiłam, żeby sobie przedłużać te kompozycje. I zaraz sobie tutaj będziemy coś układać. Aha, główny element. O. Głównym elementem pomyślałam, że będzie ten wózeczek fajny. Kiedyś chciałam mojej kuzynki córeczce kupić właśnie taki drewniany. Tylko to, co nam się podoba dorosłym, że to jest takie fajne, bo drewniane i ładne, nie zawsze podoba się dzieciom. Dzieci wolą takie właśnie plastikowe, różowe, a niekoniecznie to, co nam się dorosłym podoba i co jest takie stylowe, modne i tak dalej. I jego też podkleję sobie, a to może sobie wezmę tym razem dla szybkości takie kosteczki i one tak samo mają, mam problem z nimi, że się do mnie, że tak powiem, przyklejają folijki, ale tutaj pójdziemy troszkę szybciej niż z docinaniem. Nie wiem, jak tutaj pasuje. Te też bodajże kupiłam w Zielonych Kotach. Tak mi się bynajmniej wydaje, bo ostatnio tak robię chyba często zakupy w Zielonych Kotach. Napis, który mam tutaj do karteczki, to jest Witaj na świecie. Jest on z kolekcji też tej Baby Boom. Ponieważ nie chciało mi się drukować żadnego napisu ani stemplować, więc najszybciej było sobie po prostu wyciąć. O, jest.
do góry. Zawsze uważam, bo raz faktycznie mi się zdarzyło, że kartka była w inną stronę i okładka była zupełnie inaczej. Trochę felernie, bo potem musiałam ją wycinać i udało się to zrobić. No ale niestety nie było to takie super. Dobra, może sobie takiego kwiatuszka tutaj wezmę. Też go jakoś tak podkleję, ale może już tylko klejem na gorąco. Spójrzcie, jak to brzydko wygląda, ten żółty klej jeszcze chyba się nie rozpuścił dobrze. A, jest straszny, jest po prostu. I do tego jeszcze śmierdzi. No ale cóż. Klej bardzo dobrze. Jeżeli chodzi nie o takie skrapowe rzeczy, które musimy skleić, no to jest naprawdę super. Tutaj sobie chyba umieszczę ten właśnie kwiatek. Tylko najpierw musiałabym dodać sobie listki. Listki już sobie przykleję na klej, bo nie chciałabym też, żeby ten żółty gdzieś wyleciał i było go widać, bo że tak powiem, to już byłoby beznadziejne. Też staram się robić tak, żeby te listki za dużo nie wystawały poza kartkę. Chociaż to jest ciężko zrobić, bo chciałabym... Niektóre fajne prace są właśnie z tym, że te listki właśnie wystają tak z boku kartki. No ale jeśli je umieszczamy w kopercie, to później mogą się nie zmieścić. Nawet w pudełko czasami, jak zrobimy trochę zbyt z boku odstające, to potem musimy pudełko robić większe. Tutaj właśnie mam też te listki. Tylko patrzę, które, żeby tak były kolorystycznie. Je wycinałam po prostu ze ścinek, które mi zostały. Czasem jak mam za długą, to po prostu przycinam kawałek. Jakiegoś listka, bo jakbym miała w całości, to bym się... One nie mieściły. Tutaj sobie już chyba teraz przykleję tego kwiatka. O, widzicie, on też był już klejem wcześniej, tym żółtym. Sklejamy. No, jeszcze trochę i, że tak powiem, on się przesunie w tym pistolecie. Będzie ok. Pistolet mam taki, tak powiem, chyba z jakiegoś sklepu budowlanego. Odziedziczyłam go kiedyś, ale powiem wam, że jest ok. W zasadzie cieknie tylko troszeczkę na samym początku, ale grzeje porządnie. Można się fajnie, fajnie i niefajnie przypalić. Oczywiście jakiś tutaj kłaczek. To mój czy? Nie no. Koci. Niestety. Też zostałam kociarą skrapową. Tak się zastanawiam, gdzie sobie tutaj jeszcze umieścić. Zawsze, jak oglądałam kiedyś filmiki, to mi się tak kojarzyło, że skraperki często mają koty. I powiem szczerze, że od pół roku też jestem skrapową kociarą. Na szczęście moje tak bardzo tutaj nie wchodzą na biurko, raz na jakiś czas im się zdarza, ale tak sporadycznie raczej. Teraz sobie też jeszcze ten listek dodam gdzieś. Zapomniałam go przyciąć. Oj. Myślę, że karteczka już zaczyna nabierać takiego kształtu. Będzie ona chyba dosyć delikatna. Pastelowa dla dziewczynki. Gdzie jest moja kokardka? A, tu jest. Kokardkę, wiecie co, tak naprawdę oglądałam ostatnio. W ciągu ostatnich chyba 2 tygodni Asia Szulich pokazywała, jak robić kokardki. I próbowałam zrobić tak jak ona, ale się okazało, że ja robię tak samo, tylko w inną stronę po prostu. Bo ona też właśnie robiła w ten sposób, że zaginała, zakręcała i potem formułowała ją. Ale robiła to po prostu odwrotnie, jakoś na palce zawijała i tak naprawdę i wychodzi na to, że to jest taka sama, taki sam splot tej kokardki.
Nie będę już drugi raz tutaj pokazywać, tu już mam gotową, więc sobie ją przykleję, tylko teraz będzie problem, bo ona jest taka praktycznie przezroczysta, a klej jest jednak żółty, ale mam nadzieję, że małą kropeczkę dam i będzie to niewidoczne. No, z tą małą kropeczką to nie zawsze wyjdzie. No właśnie, jeszcze się trochę ubrudziło, no ale cóż, mam nadzieję, że nie będzie to tak widoczne. Lubię czasami umieszczać właśnie kokardki w narożniku. Tak robiłam chyba prawie od samego początku, jak zaczęłam robić kartki. Coś tutaj trochę widać, ale jak trochę wyschnie, to może mi się uda zerwać ten klej. Jeszcze mi parę listków zostało, ale nie wiem, jeszcze mam też skrapeczki, jakieś kwiatuszki małe. Ale nie wiem, czy na siłę jeszcze je gdzieś upychać. Zawsze właśnie lubię tak na samym dole, tylko tak naprawdę jak sobie tutaj zrobiłam tą kompozycję, to jak tu teraz umieścić ten napis? Nie, raczej tak nie zrobię. Nie, po prostu ją w ten sposób umieszczę, tylko też muszę na jakieś kosteczki to zrobić, żeby się ładnie przykleiło. Powinnam to zrobić chyba na tekturce. Szukam sobie kawałka takiego wąskiego. O, właśnie, chyba taki będzie idealny. I sobie ten kawałek dokleję tutaj obok tej taśmy piankowej. Zawsze fajnie wtedy, bo jest sztywny ten napis. I właśnie tak się nie ulegnie zgnieceniu, tak jak mówiłam wam wcześniej, że po jakimś czasie po prostu ten papier się zagina. Kleję sobie go też na klej, nie na klej na gorąco, bo ja robię na przykład z takim napisem, ale czasami się okaże, że ktoś by chciał taką samą kartkę, tylko z innym napisem, więc ja po prostu go tak w miarę delikatnie usuwam i po prostu nowy umieszczam. Mam nadzieję, że się to przyklei. No i widzicie, zakleiłam po prostu cały listek. Całą tą kompozycję, no ale trudno, tak bywa. Chociaż chyba troszeczkę dalej muszę przesunąć. Oj, coś nie tak. Dobra, super. I teraz myślę, że jeszcze może gdzieś tutaj coś... Fajne mam takie malutkie kwiatuszki właśnie z tej kolekcji wycięte. Kilka sztuk takich, ale w zasadzie nie wiem, czy miałabym je jeszcze upchać też. Bez sensu jest wpychać na siłę. Może sobie jeszcze... Nie wiem. I tutaj coś umieszczę. W sumie byłoby całkiem fajnie, chociaż... Nie wiem. Czasami może można bym przesadzić właśnie przez to. Że się gdzieś na upycha. Nie. To raczej nie jest fajne tak na siłę wpychać. No widzicie. Kombinuję. I nie wiem, co mam zrobić. Gdzieś mnie zawsze korci, żeby jeszcze coś wepchać, a potem ten cały efekt gdzieś umyka. Ale ten listek chyba tutaj sobie umieszczę. Żeby się szybko przykleił, wezmę kleju na gorąco. Mnie korci po prostu ten kwiatek gdzieś tutaj, ale... Jakieś poproszki. Dobra, nie będę pchała tego na siłę, bo później nie będę z tego zachwycona. Zostało mi tyle skrapeczek i wycinanek, które sobie przygotowałam. I teraz w sumie może jeszcze nowo po prostu zrobię jakieś kropelki i wystarczająco będzie już chyba na tej karteczce.
Muszę gdzieś przetestować, tylko na czym. Chyba sobie jakiś papier wezmę. No, tekturę. Mam śmietnik taki z papierami, które zbieram pod biurkiem. Często coś wyrzucam, a za chwilę się okazuje, że jednak by mi się coś przydało, więc jeszcze sobie wyjmuję z tego śmietnika. Takie robię duże kropelki dosyć, może? I widzicie, czasami się trafi, że tak jakby pociągnie mi trochę to nuło i chlapnie po prostu i się zrobi taki kleksik. Chyba nie mam jeszcze dobrej wprawy w tym. Wydaje takie proste, jak to robi ktoś inny. Może jeszcze kilka kropelek na listkach. On bardzo fajnie wygląda to nuwo, jak faktycznie wyschnie. Te kropelki są przezroczyste i takie delikatne się. No. Chyba na tyle nie będę robiła więcej, bo znowu przedobrze. Tutaj trochę mi się właśnie rozlało to nuwo. No ale niestety nic z tym już nie zrobię. Ta kropelka, że tak powiem, już mi się rozmazała. I tam już się po prostu będzie błyszczało. Tak więc, kochani, tak wygląda moja karteczka. Dla przypomnienia. Jest to kolekcja Baby Toys z Craft & Tube Design. Mam nadzieję, że Wam się ten tutorial podobał. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Jeśli Wam się podobało, dajcie może łapkę w górę albo napiszcie, co myślicie o mojej pracy. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa!